Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z serii Co jest modne w Spin Tires. I dzisiaj przetestujemy sobie mapę właściwie. Jest to mapa do driftu, bo po prostu taką wybraliście. Dałem post na Facebooku, na moim fanpage'u i po prostu lajkowaliście sobie najciekawsze mody. No i tym razem wygrała właśnie mapa do driftu. Ale żeby tutaj driftować, muszę mieć odpowiedni pojazd, więc zobaczymy, czy tym razem spisze się ta nieszczęsna Mazda. Przepraszam, nieszczęsna Silvia. Czemu Mazda, nie mam pojęcia. Jest to najgorszy mod, jaki miałem w Spin Tires, naprawdę. Zresztą pokażę wam, o co chodzi. Naciskam teraz gaz, nic się absolutnie nie dzieje. Mam włączony AWD, włączoną blokadę dyferencjału. Dopiero jak się lekko skręci kołami i naciśnie gaz, to samochód zaczyna się poruszać do przodu. Teraz nawet nie chcę. Nie wiem, o co chodzi. Ten mod jest naprawdę bardzo dziwny. Włączam AWD, nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, wyłączyłem AWD, włączyłem z powrotem. O, właśnie teraz ruszył. A cały czas miałem gaz włączony. No i zobaczcie, nie? Silvia. Jedziemy sobie na... na właściwie drogę offroadową. No i już po zabawie. Samochód totalnie zrujnowany. Nie mogę tutaj niestety odholować do warsztatu, bo warsztat jest nieodblokowany. Dlatego muszę wejść do menu głównego. I dajmy jeszcze tej Silvii jedną szansę. Po prostu pojedźmy na asfalt. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Znowu będzie trzeba to uruchomić, to dziadostwo. A może tym razem ruszy od razu, nie wiem. O, coś się dzieje, o zobaczcie, dobra. No i powoli, żeby... O, zobaczcie, nie da się, bez uszkodzeń. Wyjedziemy powoli, fuck. Się naprawdę bardzo szybko psuje ten samochód. Tutaj nie mamy... Znaczy, ja nie mogę używać ręcznego tak pulsacyjnie. Muszę nacisnąć guzik i on po prostu będzie zaciągnięty. No, coś się dzieje. Na asfalcie jeszcze nie zginąłem. Jakoś ten samochód lata bokiem. Ale spokojnie, nie będziemy cały odcinek jeździć Silvią. Boże. Nie będziemy cały odcinek jeździć tą głupią Silvią. Zaraz wrzucę sobie inny mod i po prostu potestujemy sobie inne samochody, które ponoć... Wow! Które ponoć też fajnie driftują. Okej, już po sprawie. Nie, mam dosyć tej Silvii. To jest okropne. To jest naprawdę okropne. Możemy sobie wybrać widok z kokpitu, który jest... Jak widzicie, fantastyczny. Także modyfikacja naprawdę kiepska, nie polecam. No i dobra, tutaj już mamy coś innego. Jest to BMW E46. I to jest chyba pierwszy wypust, zdaje się, tej właśnie BMW-ki. Uruchamiamy. I zobaczymy, czy to w ogóle działa. Wyłączamy ręczny, puszczamy ręczny. O, proszę. Tutaj bez problemu, naprawdę modzik, już widzę, że bardzo ładnie działa. Troszeczkę kamera wydaje mi się, że jest za blisko ustawiona. Ale samochodzik naprawdę jedzie do przodu. To cieszy. Zobaczymy, czy coś podriftuje. Mamy tutaj napęd na tył. AWD wyłączone, blokadę dyferencjału. Lepiej będzie chyba wyłączona. O, proszę bardzo. O tak, to będzie chyba ładnie driftować. Zobaczcie na to. Woohoo! Pięknie. No myślę, że to będzie dobry samochód do driftu. A nie ta Silvia, Boże. Z napędem naprzód. No dobra, próbujemy. Oj, łatwo przesterować. A może włączę blokadę dyferencjału, chociaż to nie powinno dobrze, bo wydaje mi się, że ten samochód jest troszeczkę za mocno skrętny. Oj, na chwilę AWD. AWD też tutaj działa, więc dziwne trochę, ale dobra. Mniejsza. Okej, no i próbujemy. Próbujemy teraz z blokadą dyferencjału. Oj, z blokadą jest ciężko i to jest bardzo fajne. To mi się strasznie spodobało teraz, że po prostu jedziemy do przodu. Tak powinno być. Blokadę wyłączamy. Teraz powinien samochodzik ładnie dupą rzucać. I dokładnie tak jest. Bardzo fajna modyfikacja. Muszę to przyznać. Ops. Jedziemy dalej. Bawarski cud techniki. Jedziemy, spokojnie. Ops. Ciężko się tym rozpędzić, wiecie? A jak się rozpędzę, to...
Później ciężko dobrze wejść w zakręt, ale jakoś idzie, jakoś idzie. No i tak jest 100 razy lepiej niż Sylwii, która już by dawno się rozpieprzyła. Wow! O! Łup! Okej. Spoko. Spoko. Ej, no może jeszcze się podniesie. Nie wiem co zrobić. Wyciągarka? Nie, nie zadziała, muszę uruchomić silnik. Cholera. Ale całkiem fajnie, fajnie wygląda tekstura spodu samochodu. Dobra, jeszcze raz. Menu główne. Muszę zaczynać od nowa, bo jak mówiłem, nie mogę tego powtórzyć. Nie mogę wrócić do warsztatu. O, może tak. Ale jest i tak dobrze, jest i tak 100 razy lepiej niż było w przypadku tego cholernego Nissana. Poroniony mod, naprawdę. Chyba każdy, kto grał na tym modzie, na niego narzeka. A wiecie co, a spróbujemy w ogóle podliftować na jedynce, bo dzięki temu będziemy mieli wysokie obroty, samochód nie będzie szybciej jeździł i może będę miał więcej kontroli. Wyłączymy wszystkie te wspomagacze i włączymy sobie jedynkę. Okej. Troszeczkę za wolno. Jedynka plus. Wow! Coś się dzieje, ej, to mi się podoba. Chester. Oj. O, już mało brakowało. No ale rzeczywiście, na automacie lepiej nie driftować, bo ten samochód zaczyna jakiejś masakrycznej prędkości. Jakieś masakryczne prędkości zaczyna osiągać. Oj, ciężko jest. Śmieszne to jest, bo naprawdę nie wiem jak się tutaj zabrać do tego driftu. Samochód w pewnym momencie zaczyna się sam bujać. A jeszcze pojedziemy sobie zaraz na bezdroża, bo tu są właściwie dwa tory. Jeden tor to jest tutaj, ten co tu widzicie. A drugi tor to jest właśnie tam na bezdrożach. Przydałby się jeszcze dym, no niestety w Spin Tires nie mamy dymu. Ale o proszę, już całkiem to wychodzi jakby. No jeszcze to nie jest efekt, który chciałbym uzyskać może. Ale moim zdaniem już całkiem nieźle mi idzie. No lepsze to niż po prostu jeżdżenie po, nie wiem, po bandzie, tak? Dobra. Jakoś, o proszę, o ładny ślizg, mały kąt, ale dobrze się utrzymałem. Troszeczkę za bardzo go odwraca w drugą stronę, jak jestem w trakcie driftu. Przez co tak śmiesznie nim buja. Wygląda to bardziej jak drift arabski, a nie jak drift taki, drift. Dobra. O proszę, o już myślałem, że odcięcie będzie. Wow, prawie wyszło. No musicie, moi drodzy, wiedzieć jedną rzecz, no to nie jest gra, która była tworzona z myślą o robieniu tutaj driftów. Ale i tak ta modyfikacja, no naprawdę jest świetna. Mimo, że nigdzie nie było w niej opisane, że to jest typowo do driftu. A na przykład Sylwia była zrobiona typowo do driftu, typowo drifterski samochód. A w ogóle się tym jeździć nawet nie dało, więc hello. Ops. No dobra, powiedzmy, że tor asfaltowy mamy zaliczony. BMW naprawdę się świetnie tutaj spisuje. Chociaż może ja teraz nie narzekam za bardzo na ten samochód, bo przed chwilą miałem doświadczenie z totalnym gównem w postaci Nissana Sylvii. Dobra, włączamy AWD i włączamy blokadę. A to dlatego, żeby troszeczkę ustabilizować jazdę, bo zależy mi bardziej na dojechaniu w jedno miejsce. A konkretnie tutaj, gdzie byliśmy przed chwilą, właśnie w Nissanie. I zobaczymy, jak BMW sobie tu poradzi. Myślę, że ponieważ jest to bardziej śliska nawierzchnia, powinniśmy tutaj nawet troszeczkę podliftować przy pomocy blokady dyferencjału. Dobra, AWD wyłączę może. No jakoś to leci. Dobra, próbuję blokadę wyłączyć. No, na razie nie czuć jakiejś większej różnicy, ale... Wow! Nieźle. Tu powinienem mieć jakiś samochód terenowy, tak myślę, wiecie? I myślę, że sobie jakiś tam
szukamy bardziej terenowy samochód, a nie tą BMW-kę. No niestety Spin Tires się crashuje od tych wszystkich modów, więc nie wiem jak to zrobić, żeby współgrał samochód z nową mapą. W sensie niektóre samochody współpracują, jak widzieliście BMW i Sylwia, ale niektóre samochody po prostu nie działają na tej mapie z driftem. No i niestety gra się crashuje, więc sobie nie sprawdzimy innych, bo bym musiał przeszukać wszystkie mody, jakie są dostępne na stronie. No ale przetestowaliśmy sobie BMW, niestety nie udało się na tej drugiej ścieżce przetestować auta, ale myślę, że tutaj BMW najlepiej się spisało, bo no coś tam zarzucało i tyle, a Sylwia od razu lipa w ogóle z tą modyfikacją, już kiedyś ją testowałem tak o sobie i nie polecam ogólnie. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, pa pa.